wiadomo, że chodzi o pieniądze. Andrzej Sośnierz, były dyrektor Śląskiej Kasy Chorych, zrezygnował z poszukiwania reklamodawców, którzy chcieliby ogłaszać się na chipowych kartach ubezpieczenia zdrowotnego i trafił przed sąd pod zarzutem niegospodarności. Prokurator żąda dla niego 2 lat więzienia, mówiąc, że przez niego kasa miała stracić ponad 3 miliony złotych. Oskarżony zapewnia, że jest niewinny, a wyrok zapadnie za tydzień.